Cześć Siemaneczko, witajcie. Obiecywałem, że vlogi będą troszkę częściej, więc staram się coś tam nagrywać. Oczywiście nie ciągle z pola, tylko coś innego, żeby było ciekawiej. A mianowicie dzisiaj, słuchajcie, będziemy sobie mieli kejsiora po zimie. Było takie błocisko wcześniej, że bez sensu było myć, było. Teraz znowu jest sucho, wszystko zakurzone, zobaczcie, jak jest brudny. Gdzieś tam obwoziłem oborniki, wszystko się poprzyklejało i tak dalej. Będziemy mieć myjką ciśnieniową. Muszę zmienić, słuchajcie, uszczelniacz. W prawym kole znów zaczął cieknąć od tego błociska, w którym jeżdżę. Pamiętacie z poprzedniego vlogu, jakie to było błoto? Pierwsze widzę, także udało mi się, słuchajcie, kupić uszczelniacz w agromie tutaj u mnie, u kolegi. Oryginalne Corteco, jak widzicie, zobaczcie. Taki uszczelniacz postanowiłem kupić tu, bo po ostatnim razie mnie skasowali. Serwis skasował mnie w lewym kole jesienią 500 zł. Już uszczelniacz kosztuje 600 zł, Corteco oryginalne. A ja zapłaciłem 174. Można, słuchajcie. Położymy uszczelniacza. Wymianę oleju robiłem, słuchajcie, ostatnio też sobie w wszystkich ciągnikach, w skrzyniach biegów i tak dalej, w obu case'ach. Także to wszystko wybrudzone, poprzyklejane. Będziemy sobie musieli to umyć. Dlaczego o tym mówię? Zobaczcie, tutaj widzicie paczuszki. Spotkałem się na targach Kielce z chłopakami z Hyperina. Także przysłali mi takie produkty na testy. Zobaczymy, co to będzie, jak to tak zami, jak to będzie wyglądało. To będzie, słyszałem dużo fajnych słów o tych produktach. Pierwsza bańka, zobaczcie, mamy taki środek Hyperin Agri. To jest płyn do wysoko skoncentrowany do mycia, słuchajcie, maszyn rolniczych i ciągników. Stosujemy go w ten sposób, że na taki właśnie brudny ciągnik nakładamy opryskiwaczem takim ciśnieniowym, zwykłym, jak do pryskacza, pryskałem warzywek macie lub coś w tym stylu. Nakładacie sobie ten płyn, najlepiej po trochu, powiedzmy połowę, przód, tył, żeby nie zasychało, na ten cały brud. Proporcji, jeżeli się nie mylę, to jak jest bardzo gdzieś zaolejony, to jest chyba 500 ml. Poza tym to są dużo mniejsze, nawet tutaj kolega mi właśnie Marek wysłał. Zaraz zobaczymy proporcje, żeby się nie pomylić. O właśnie, 250 ml na 5 litrów wody. Przy normalnych zabrudzeniach gdzieś tam, a u mnie jest jak duże zabrudzenie. Myję codziennie, czyli już tam nikt codziennie, wiadomo, nie myje, to można stosować 100 ml na 5 litrów wody. Właśnie, przy dużych zabrudzeniach 500 ml płynu tego Agri Hyperinu na 5 litrów wody. I opryskiwaczem, słuchajcie, zamoczycie, po minucie zaczniecie myć. Od dołu do góry, to jest ważne, dlatego, bo jak bycie z góry, to ten płyn wam po prostu zmywacie sobie na bieżąco, nie? A tak będziecie od dołu, to ten płyn wam u góry zostaje, stopniowo leczycie, a spłukujecie odwrotnie, tak? Spłukujecie sobie od góry do dołu, to jest logiczne, nie muszę mówić. I teraz tak, jeszcze do tego taki środek jest, właśnie pokażę, jak ta bańka wygląda. Tu sobie przygotowałem pianownicę. O! Zobaczymy tutaj efekt tego wszystkiego. Będziemy zaraz działać. Drugi produkt to jest, o którym rozmawiałem właśnie, to jest Pineco. To jest taka piana aktywna, która nadaje nabłyszczenie i tak dalej. I też ma właściwości myjące, nabłyszcza i nie uszkadza właśnie lakieru i tak dalej. Taki ekologiczny, można powiedzieć, produkt. I widzicie, tutaj macie sobie do pianownicy 15-20%. Stosujemy tego właśnie, słuchajcie, tej piany. I jak ta piana tam się zrobi, też po kilku minutkach możemy sobie to zmyć, przy okazji nabłyszczyć nasz pojazd. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mój to długo nie błyszczał. Kolejna rzecz. Wypróbujemy sobie taki tutaj, zobaczcie, neutralizator zapachu w kabinach pojazdów, czyli w samochodach. W kabinach. Jeżeli macie jakieś zapachy, jakiekolwiek zapachy. Ja miałem kiedyś takie zapachy nieprzyjemne, niż im opowiadałem. Ojciec stłukł mi szybę, zanim gdzieś tam przywieźli te szyby i tak dalej. Tu sobie wchodził kot. I kot codziennie rżnobi do kabiny. I był taki smród, że nie szło wytrzymać. Dopiero kupiłem szybę, kot już nie mógł tego zrobić, słuchajcie. Także myślę, że tam, jak tam papierosy ja palę, na przykład na kopce gdzieś tam, to
wystarczy takim płynem sobie sprzykać na 15 minut, zostawić, później wywietrzyć, on wszystko te zapachy pochłonie. To jeszcze nie wypróbowane, ale zobaczymy. Kolejna rzecz. Wczoraj użyłem pianka do mycia rąk bez użycia wody na sucho. Czyli jesteście na polu, robicie sobie, macie rękawiczek na przykład, czy po prostu chcecie ręce sobie wyczyścić, macie suche ręce, brudne ręce. Nie mam akurat brudnych, ale może wam później pokażę. Tej pianki na ręce wycieracie na sucho. Ręce są, no naprawdę produkt wypróbowałem. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jest kapitalny. W ciągniku każdy powinien gdzieś sobie wyjść w samochodzie, zwłaszcza w ciągniku. Robią się takie jakby wałeczki tego brudu, tego kurzu. Ta pianka, ona znika, a ręce masz czyste, jakbyś kremem sobie wysmarował. Możesz normalnie sobie możesz kanapki i wszystko po tym czymś. No to jest fajna rzecz. Kolejna rzecz, bo wiadomo, gama produktów jest dużo, dużo szersza, ale ja tylko rozmawiam z chłopakami, co mnie interesuje. Hyperin Biodex to jest taki środek dezynfekujący. Ja akurat będę go używał dezynfekcji legowisk dla krów. Słuchajcie, cielaków. Wiadomo, że tam są jakieś różne wirusy, grzyby, tam bakterie, pleśnie, grzyby. Tak tu macie napisane, likwiduje prawie 100% pleśni grzybów, bakterie, skażenia bakterią Legionella. Jest w 100% biodegradowalny, także będziemy sobie pryskać, zobaczymy. Wcześniej stosowałem inny środek, zobaczymy jak tutaj to będzie wyglądało. I kolejna rzecz, która mnie interesowała, jest to środek do mycia haludojowych oraz hodowlanych. Czyli jakieś kojce na cielaki, słuchajcie. Na przykład ja będę używał do mycia udojalni całej sobie zamiast innych hiperglimal PF to się nazywa, z po prostu zamiast innych środków. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Chłopaki w gamie mają jeszcze dużo, dużo więcej chemii typowej. Będziemy, Marek może przyjedzie, będziemy, słuchajcie, spróbowali jak na tym moim oto tam pługu pojawią się pierwsze na odkładniach rdza, specjalny olej, że ta rdza ma zejść i zakonserwować. Będziemy to wszystko próbować. Dzisiaj jeszcze, słuchajcie, będę chciał, tam widzicie kolejne paczuszki, bo zamówiłem, przyszło dzisiaj świeży produkt, o którym wam mówiłem na Kielcach, będąc na stanowisku firmy Wronkowski. To jest trawa, firma weszła w produkcję traw nasiennych, no nasiennych, źle powiedziałem, traw po prostu i gazonowych, i traw łąkowo-pocznych, pastiskowych. Ja, że będę w tym roku jeszcze wsiewał mieszankę z trawą, to właśnie kierowało też mną to, że jestem zadowolony z odmian zbóż. Dlatego też sobie tutaj przetestujemy tą trawę i jak zasiejemy w przyszłym roku, będziemy zbierać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wiem, że bardzo dobra siła kiełkowania, ale to o trawie bliżej, jak będę już tam mieszał sobie. Może jeszcze dzisiaj dam radę, jeśli nie, zboże do siewu z tym, to o tym sobie powiemy. Zobaczcie jak tu grubo jest. Przygotowałem sobie w moim opryskiwaczu tutaj. Dałem 400 płynu na 5 litrów wody, czyli tak naprawdę 5 litrów do sprzykiwania tego wszystkiego, to myślę, że na cały ciągnik spokojnie powinno wystarczyć. Taka tutaj porcja. Więc ta 20, która nie kosztuje naprawdę jakichś dużych pieniędzy. Słuchajcie, przy tej dawkowaniu to nam starczy na dużo, dużo myć. Czy to samochodu, czy samochód, to raczej pianą będę był, ale czy maszyn wszystkich na spokojnie, także wydaje mi się, że naprawdę to, gdyby przeliczył to na, ja postaram się może przeliczyć kiedyś na spokojnie i dograć w kolejnym ujęciu, ile to wychodzi jedno mycie takim płynem w złotówkach. Przykam od góry tym płynem, zobaczcie, takie bąbelki się robią fajne, dlatego, że trzeba myć, pamiętajcie, od góry do dołu. Nie jak pianka się weży, że w ten zeszłoroczny brud 2000, to jeszcze brud sprzed wojny, można by powiedzieć, nie Karolina? Brud sprzed wojny. Bo z zeszłego roku, czyli sprzed wojny. Że jak będziecie myśleć od góry, żeby się wróć od dołu. Źle chciałem zapowiedzieć. Czyli trzeba pryskać od dołu jednak.
Źle zrobiłem. Inaczej wam mówiłem, inaczej zrobiłem. Ale to i tak będzie cała wepsiuka, nie się wgryza. Czyli jeszcze raz. Myjemy od dołu do góry. Z tego względu, bo jak zacznę od góry, właśnie na logikę nie wziąłem, za szybko chciałem. To by nam wszystko spływało i ta myjka by nie brała tego razem z... Sobie troszkę z grubsza obmyłem prawe koło, zobaczcie, obłota już mi farba podchodziła na zwolnicy. No ale ciągnik ma 7400 motogodzin. Teraz w silniku wymieniłem wszystkie filtry. Jesienią była wymieniona skrzynia biegów. Zawsze jeżdżę na oryginalnych olejach. Dziwię się ludziom, którzy kupują ciągniki po 400 tysięcy albo więcej, a próbują stosować zamienniki z innym, na inny olej. Słuchajcie, gdyby codziennie auto czyścić, jeszcze gdzieś tam mróz co chwilę albo bocisko, to by dostał pierdzielca jakiegoś. I dostaje się tam, zobaczcie, i tam jest uszczelniacz. I tak jak widzicie, tu już gdzieś, o, plamy zaczyna uszczelniacz puszczać, lecieć, o, od oleju jest. No i trzeba będzie go po prostu wymienić. Tak jak powiedziałem, można kupić to dużo taniej. Serwis naprawdę przesadza, jak to kiepski mówi, pałka się przegła. Więc wymienimy sami, o, felga jest brudna w olej, widzicie? A trzeba o to dbać. Fajne to jest zasączone tym płynem, będziemy tu działać do wieczora. Mieszanka koszno-pastwiskowa. Trawy gazonowe to będą gdzieś pewnie później, bo też weszły trawy gazonowe. I teraz za chwilę się uśmiejecie i Tomek też się uśmieje. Taki wroczek na 25 kg. Tymotka łąkowa Alma 10%, kostrzewa czerwona Reda 7%, życi zatrwała Solen 40%. Celowo czytam nazwy, bo za chwilę się pośmiejecie. Kończyna biała Grasslands Huja. Huja? No zobacz, tu jest. No faktycznie. 5% tego huja. Kończyna łąkowa Viola 8%, czerwona Fosfolium Felopa, lucerna siewna 5% Gaja, Julia, przepraszam, kubkówka, tukan, taki ptak, co robi tak, życica wielokwiatowa 15%. Także słuchajcie, no coś tam może jeszcze, tylko wypełniacz chyba, wypełniacz. Dobrze, czyli włożę po prostu tutaj ten. Także my tutaj wyliczyłem sobie, ja się je, słuchajcie, tak, żeby był VX City owsa cała, a Remik tego piesza słyszał, ale chyba za młody jest, nie? Więc po prostu damy sobie tutaj na hektar w przeliczeniu między, pszenica będzie tradycyjnie z danką, którą też do mieszanek swoich stosuje, jak wam wcześniej mówiłem we filmie Wronkowski, czyli to jest Arabella, nasz jęczmień, słuchajcie, tutaj mamy go, o, może tablicę jeszcze mamy od jęczmienia, nie? To jest chyba coś innego, co było tam. Corrado, przężyto to jest, akurat. Awatar. Tu sobie stoi, tu pszenica i będziemy to zaraz z Tomkiem mieszać. Chłopaki przestrzegali, że oni badali kiełkowanie, dali, kupili naprawdę poważne mieszanki traw. Kiełkowanie będzie wybitne, więc 25 kg by starczyło, ale niech będzie na bogato. A co? Kto mi zabroni? Sypiemy, Tomku, jęczmień. Po prostu, żeby było łatwiej mieszać, ja przesypuję to trawą, później pszenicę, znów jęczmień. Znów pszenicę, znów jęczmień i znów i trawę między, ten. Przerzucimy to dwa razy i mamy gotową mieszankę do, siania. Sucho, także trzeba się w miarę spieszyć. Ale ja myślę, że wysieję to, słuchajcie, tam jeszcze trochę na polu jest mokro, wysieję to we wtorek. Upsa! I zobaczcie, na bogato. Tej trawy będzie dużo, chyba to za dużo jednak. Opak mi relacje jeszcze będzie. No ale dobra, Tomek, nie. Te pszenice teraz. Worek pszenicy. To będzie naprawdę na bogato. Tej trawy będzie chyba za dużo. Ale... Niech wysadza jedna trawa drugą. Tomek, jęczmień. Wyciągamy kolejny woreczek. Trochę trawy mi, słuchajcie, zostanie. Generalnie tak sobie odciągnę, bo jakby brakło i jeszcze na jakieś inne pole dosieję. Ale i Kacper u siebie też, ma, słuchajcie, bardzo podmokły kawałek terenu, chce zasiać trawy, więc mu tutaj odsypię. Jak się przemiesza dokładnie, to wszystko zginie. Zobaczcie, będzie ładnie czerwono. Teraz Tomek, przejdź drugiej.
teraz tej łap, nie? Znowu i tak dookoła. Jak dobrze przemieszamy, to będzie gitara, nie? Także na dzień dzisiejszy jeszcze zapiemy trochę mycia, a ze stodoły mówił Mariusz Max Kolonko i kończymy relację. Słuchajcie, robi się coraz ciemniej. Efekt końcowy pokażę wam jutro, bo będziemy tu jeszcze z Tomkiem brud przedwojenny zmywali długo. Chciałem pokazać wam, póki jeszcze jest widoczne, jak działa pianowanie, ale ta Dedra niestety no ma pianownicę taką, jaką ma. 20% rozpór piany dajemy, ta piana za bardzo spływa, czyli to po prostu pianownica troszkę jest nie halo, ale na błyszczeniu na pewno nam pokażę jutro, jak to będzie wyglądało, tylko samo na opryskiwanie piany wam pokażę. Może będę mu Kershera odpalił, bo wiecie, że mam Kershera, ten Dedra, bo jest testowa i tak została i ją włączyłem. Myślę, że tamta może lepszą pianownicę ma, ale to pokażemy też z czasem. Chlapnę wam pokażę, jak to wygląda, efekt końcowy w świetle wam pokażę wieczorem, bo tam mam akurat fajne światło halogena, jak umyjemy go z Tomkiem całkowicie, ale też jutro, jak wygląda z rana nabłyszczony i usykowany, że tak powiem, a teraz pianujemy. Tak jak mamy no, ten rozpór, ale mówię, ta pianownica to pozostawia trochę do życzenia. No. Jak to chińszczyzna. Za bardzo szybko piana nam spływa. I po użyciu tej piany, słuchajcie, ona powinna, żeby nabłyszczyć, żeby to, powinniśmy ją zmyć od góry do dołu. Czy tak samo jak tam, od dołu do góry? Tego to już nie wiem, ale chyba raczej tak, bo ona ma nabłyszczyć, jeszcze brudu też nam robi podobną robotę jak tamten płyn. Tu se na... Ale po 5 minutach dopiero to zmywamy, więc... Moja pianownica słabo to pianuje po prostu. Zobaczcie, już szyjemy to, co żeśmy rozmawiali przy mieszaniu zboża z trawą, czyli będzie mieszanka z siewką ze mną. Dzisiaj jest Ola z Wronkowskiego. Przyjrzę na tablicę, żeby ładnie wam trochę... tablicę, żeby było widać. Ładnie pokazać. Nadzoruje mnie tutaj, żeby wszystko było równo zasiane. Jak zwykle wieje, ale jesteśmy wytrwali. Tak jest. Gadamy, że jest zimno, powinniśmy mieć rękawiczki. Tak. No ale przychodzi czas zabiegów elektrycznych i trzeba w końcu kiedyś zasiać jeszcze. W końcu trzeba, tak. Póki jest jeszcze trochę wody. Czekamy tutaj jeszcze troszkę właśnie na opad deszczu, ale jest jeszcze trochę wody. Tak jest, dlatego widzicie, że się jak zwykle pomaga mi Marek. On ma z tym wałem, ja swoim siewniczkiem bez wału. Zawsze tu, słuchajcie, jeszcze gdzieś kamienie pojedyncze się trafiają i te kamienie sobie później połapię, wiadomo, żeby jak ta ruń będzie tej trawy, żeby później w kosiarkę mi gdzieś tam nie tłukły. Zawsze coś tam później, nawet prasa wyciągnie, gawiarka wyciągnie, ale to już będą takie ilości jakieś nieduże. Ola pamięta, niedawno tu jeszcze stało bajoro wody, nie Ola? Jak to ładnie sobie wzejdzie, jak trawka będzie kiełkowała. Oczywiście nasza... Trochę deszczu, trochę ciepła. Tak jest i nasza kończyna chuja wzejdzie, w sensie odmiana chuja. Siemanko, w dalszej części vloga, słuchajcie, jesteśmy u Krzysia. Obiecałem, że wam pokażę, a może inny jeszcze sprzęt do sprzedania, a będziemy u mnie, rozsiałem sobie, słuchajcie, z nawozem lucernę, żeby podsiać. I taki pomysł zrobiliśmy, że to zawołujemy dzisiaj, tą lucerkę, chłopaki będą wołować, mamy trochę inną robotę, ale pokażę wam ten sprzęcik. Jakby ktoś chciał kupić, był zainteresowany, ciągnik ze Szwecji, co wam wcześniej o nim mówiłem, przebieg 1000 motogodzin. Taki oto Ferguson, cena do negocjacji, powiedzmy około 100 tysięcy, no ale do negocjacji i to tak wygląda, zobaczcie. Krzysztof, ile on ma koni? Ile on ma koni? 38 kW. Kilowatów, ale to w koniach ile to będzie? 90 ma? 90 koni? Nie wiem, musicie sprawdzić ile, 3, 4, 5 ile ma. No, opony przednie mogły być ciutkę lepsze, tak to, bo on chodził w komunalce w Szwecji, dlatego ma przednie troszkę zjechane. Tak to, zobaczcie, w środku wygląda. O! Ubiegi jakieś. Traktorek jak nowy, jakby kogoś interesowało, pod filmem niech dzwoni, zdjęcie na miniaturkę zrobimy. Pójdę jeszcze pokazać wam wały, jak wyglądają z tyłu. Tak. A rozsosaczka już złożona. Karuzela do
siana. Także traktorek ma jeszcze, zobaczcie, przedni wałek, przedni tuz. Także tylko miękkiej osi chyba mu brak. Vlog ten będzie naprawdę rozłożony w czasie, ale słuchajcie, dzisiaj mamy Wielki Czwartek, 14 kwietnia roku naszego 2022 Bożego. A dzisiaj pryskamy co? Bo szybki temat, nie ma wiatru, okno pogodowe. Podjąłem decyzję, że będziemy, słuchajcie, pryskali jęczmień o zimę, teuto, na zabiegiem T1 na grzyba oraz regulatorem wzrostu. I słuchajcie, tutaj sobie zrobimy taki myk, że ten nasz, no lubicie, wiem, że wiecie, że lubię zmieniać substancje czy inne firmy, żeby to się nie nakładało co rocznie. W tym roku postawiłem na BSF-a i regulatorem będzie Medax Max, który jest łagodniejszy jak inne regulatory wzrostu i już przy 5 stopniach nam działa. Także zastosujemy 0,4 kg na hektar na nasz jęczmień, nie tą górną dawkę, żeby jest sucho, jakieś krzywdy mu tam przyszłościowo nie zrobić. Strój, widzicie, to rękawice, wszystko już mam było uszykowany. Odważyłem sobie, a na grzybka będzie preparat Flexity w dawce, słuchajcie, 0,25 ml na hektar plus Empartis 0,75 litra na hektar i to jest taka dawka, która powinna w zupełności wystarczyć. To jest taki preparat, który się nazywa w skrócie duet na start. Robert tam się mota! Ja się nie motam, nie motam! Słuchajcie, włączyłem na chwilę jeszcze zanim wyjdziemy na pole. Fajna szaróweczka, wieczór się robi, także nikomu nie szkodzimy, tym bardziej pszczołom na pewno. Mamy godzinę prawie 19, jesteśmy na polu, na jęczmieniu, teuto, ozimym, zobaczcie jak to tutaj wygląda. Chyba kamerę muszę zmienić, ta tak pokazuje w miarę nieźle, fajnie, ale tamto może HD by pokazała dużo lepiej. Zaraz pryskamy, Robert już odpoczął opryskiwać, za chwilę z nawożeniem, tu już azot poszedł wcześniej, tego nie nakręcałem po prostu, bo wszystkiego nie jest w stanie. Też uważałem, że wszystko nie jest warte uwagi, chociaż może w tym roku jest warte, bo Saledra to jest naprawdę towar drogi. No ale tu daliśmy na pierwszy strzał chyba 150 kg Saledry, 200, nawet nie pamiętam. Wygląda to naprawdę na ten moment zacnie. Później jeszcze jedna dawaczka azotu. Trzecia już nie, bo jęczmień zimowy tak nie bardzo to lubi. Na razie 0,4 tylko MedMaxa, także regulatora wzrostu, bo jest sucho, boję się tego wszystkiego. Jeżeli będzie padało, bo nadają niby ma być bardzo mokry, czy tam mokry chociaż, dołożymy jeszcze regulacji wzrostu przy te dwójce. Także, czy tam wcześniej. Także na razie zobaczymy, kiedy tę decyzję podejmę. Na ten moment wygląda to naprawdę, słuchajcie, bardzo fajnie i zacnie. Ja się tym faktem z wami żegnam. Może złożymy tu jakiś fajny vlog, gdzie tam ciągnę sprzedanie, wszystko coś tam razem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jeżeli uda mi się to wydać przed świętami, to jeszcze raz wszystkiego dobrego i smacznego jajka i nie przepijcie się mordy na święta.